Konstytucja 3 maja 1791 roku, pierwsza w Europie i druga na świecie po amerykańskiej, obowiązywała tylko kilkanaście miesięcy. Pamięć o niej pozostała przez następne wieki. Inspiracją dla pokoleń Polaków pragnących wolności i niezawisłego państwa. Majowa Jutrzenka niosła nadzieję, że nawet w beznadziejnej sytuacji naród może znaleźć w sobie dość siły, aby podjąć dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Dlatego zaborcy i okupanci zakazali jej świętowania, ale idea jej twórców trwała w dziełach literackich i pieśniach. Żyła wśród emigrantów, powracała w kazaniach duchownych na polskiej ziemi. W latach II wojny światowej w okupowanym przez Niemców kraju każdego 3 maja świątynie zapełniały się wiernymi, a działające w podziemiu organizacje przeprowadzały okolicznościowe akcje. W 200. jubileusz Konstytucji papież Jan Paweł II przybył do narodu ze słowami: tradycja 3 maja należy do dziejów jego duszy, podobnie jak należy do dziejów duszy wszystkich rodaków. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć. To przesłanie jest aktualne również dzisiaj.